Obecnie w Polsce, na flance wschodniej, ale w całej Europie wiele osób, a na pewno wszyscy politycy zadają sobie pytanie, czy Europa będzie w stanie przy zredukowanej pomocy amerykańskiej bądź jej zaprzestaniu wspierać Ukrainę. Dla Europy to, jak ten konflikt się potoczy, jest kluczowe. Dla nas żywotne. Ale nie tylko dla nas, dla całej flanki wschodniej i północnej, bo pamiętajmy, że do NATO dołączyły kraje skandynawskie, dwóch nowych członków NATO, czyli Szwecja i Finlandia. I dzisiaj Europa ma świadomość, że musi zacząć działać. Widzimy takie działanie, bo w ostatnim czasie widzimy chociażby bardzo dużą ilość inicjatyw, spotkań się polityków z sobą, szczególnie w ramach pewnych formatów, chociażby Trójkąta Weimarskiego. Grupy V4, jeszcze chyba nie było spotkanie tak zwanej grupy B9, czyli dziewiątki bukareszteńskiej i widzimy znaczną inicjatywę i zmianę przekazu, szczególnie takich krajów jak Francja, ale także Niemiec, mimo pewnych obstrukcji. I Europa zdaje sobie sprawę, co zostało zresztą ogłoszone wczoraj bodajże przez trzech przywódców właśnie Trójkąta Weimarskiego, że kluczowym dla bezpieczeństwa w Europie jest wspieranie Ukrainy i niedopuszczenie do tego, aby Rosja wygrała na Ukrainie, cokolwiek by to miało znaczyć. Prezydent Macron radykalnie zmienił swoją retorykę od dość koncyliacyjnej i starającej się przekonać na początku konfliktu prezydenta Putina do zaniechania działań. Dziś jego przekaz jest bardziej nawet radykalny, wydaje mi się, niż wielu przywódców na flance wschodniej, który mówi jasno i wyraźnie, że Rosja nie może wygrać, że musimy dostarczać broń, amunicję, środki finansowe. Widzieliśmy przemówienie tych polityków, ale widzimy też, że to przekonanie nie jest jednorodne ze względu na to, że władze w niektórych krajach sprawują politycy, siły polityczne, które sprzyjają Rosji. Tutaj nasuwa się natychmiast sytuacja Węgier, sytuacja Słowacji, ale także sił politycznych, które funkcjonują w niektórych krajach Unii Europejskiej, we Francji Marine Le Pen, w Polsce partie skrajne albo ruchy nawet prorosyjskie, czy w innych krajach właśnie skrajnie prawicowe ruchy. W związku z powyższym ta wola polityczna musi przekształcić się w akty, w działalność wykonawczą, czyli proste zadanie ustanowienia nowych możliwości produkcyjnych i wzmożenia starych w produkcji chociażby amunicji, ale także w zmianie podejścia do systemu obronnego, odstraszającego Rosję, bo sytuacja na Ukrainie jest niestabilna i jeśli ona się zachwieje, to wtedy my staniemy, cała część europejska, w tym szczególnie flanka wschodnia, przed koniecznością odstraszenia Rosji przed potencjalnym dalszym działaniem, cokolwiek ono nie miałoby oznaczać.